Tomaszek, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Choć polski Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą tak zwana wczesnoporonna pigułka dzień po będzie sprzedawana wyłącznie na receptę, to już teraz pojawiają się próby omijania nowego prawa. Dostęp do preparatu chce ułatwić jeden z serwisów internetowych. Wykorzystuje do tego recepty wydawane nie przez polskich, a europejskich lekarzy. Ominięcie nowych regulacji w sprawie tzw. pigułki dzień po ma umożliwić recepta transgraniczna, wydawana przez europejskich lekarzy, a uwzględniana w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji. Takie recepty oferuje jeden z serwisów internetowych, który pod pozorem pomocy kobietom działa na rzecz popularyzacji antykoncepcji i prawa do tzw. aborcji. Według serwisu Ella One to antykoncepcja awaryjna, która, tu cytat, zmniejsza ryzyko powstania ciąży. Innego zdania jest dr Aleksandra Kicińska. To tak zwana tabletka wczesnoporonna, która działa do 5 dni po odbyciu stosunku seksualnego. Zmiany płonie śluzowej endometrium powodują, że nawet już zagnieżdżenie zarodka, więc początek ciąży może być zakończony przez to, że modulator receptora progesteronowego powoduje właśnie usunięcie z błony śluzowej jamy macicy zagnieżdżonego zarodka. Dlatego decyzja Sejmu o wydawaniu tak zwanej pigułki dzień po wyłącznie na receptę to informacja dobra nie tylko dla zdrowia kobiet, ale także ważny krok w stronę ochrony poczętego życia. Wskazuje dr Aleksandra Kicińska i wylicza szereg niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą stosowanie preparatu. Często może dochodzić do kilkutygodniowych zaburzeń, nawet w obrębie układu rozrodczego. Tworzą się torbiele, mogą tworzyć się takie zablokowania miesiączkowania, szczególnie mam tutaj na myśli młode dziewczęta, 15-16-letnie, które miałyby dostęp do tych środków zupełnie bez żadnego ograniczenia. A wprowadzenie dostępności Ella One bez recepty znacząco wpłynęło na wyniki jego sprzedaży. W 2014 roku zużyto ponad 10 tysięcy tabletek. W kolejnych latach nastąpił 23-krotny wzrost. Badania wskazują, że aż 20% Polaków cierpi z powodu bólu przewlekłego, czyli takiego, który trwa ponad 3 miesiące. Według specjalistów dla skutecznego uśmierzania bólu niezbędne są systematyczne pomiary natężenia bólu, a także ocena efektów jego leczenia. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy i jak stosowane są zasady zapewniające monitorowanie skuteczności leczenia bólu oraz jak odbywa się informowanie pacjentów o ich prawach w tej kwestii. Jak wskazuje w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli, większość skontrolowanych przez Izbę szpitali nadal ani nie wprowadziła regulacji dotyczących leczenia bólu, ani nie dokumentuje tych procedur. Pozbawia to pacjentów gwarancji, że zachowane będzie ich prawo do leczenia bólu odpowiednio do stopnia jego natężenia. Kontrolerzy wskazali, że nie we wszystkich placówkach chorzy są też rzetelnie informowani o możliwych terapiach, korzyściach, a także zagrożeniach związanych z uśmierzaniem bólu. Aby ułatwić zrozumienie informacji dotyczących prawa do uśmierzania bólu, powinny być one przekazywane zarówno ustnie, jak i pisemnie. Mimo to blisko 70% szpitali przekazywało pacjentom jedynie słowną informację o bólu i metodach jego leczenia. Z kolei w co piątym szpitalu przekazywano pisemną informację o bólu, ale tylko pacjentom operowanym. Procedury leczenia bólu i oceny skuteczności tego leczenia u wszystkich pacjentów, operowanych i nieoperowanych, odczuwających ból, opracowano i wdrożono tylko w 1/3 skontrolowanych szpitali. W pozostałych placówkach, nawet jeśli procedury ustalono, nie zawsze były one stosowane. NIK wskazała także na kłopoty i nieprawidłowości związane z systematycznym mierzeniem i notowaniem pomiarów bólu. Jak się okazuje, odpowiednie wpisy na ten temat w kartach wszystkich pacjentów były tylko w 2 skontrolowanych szpitalach. Kontrolerzy zwrócili uwagę, że liczba pacjentów oczekujących na specjalistyczną poradę dotyczącą leczenia bólu rośnie. Tymczasem z bezpłatnej wizyty w specjalistycznej poradni leczenia bólu na własnym obszarze mogą skorzystać mieszkańcy zaledwie 1/3 powiatów w Polsce. Referendum w sprawie przyłączenia do Warszawy gminy Konstancin-Jeziorna nieważne. Frekwencja wyniosła 29,3%. Tym samym zabrakło około 100 głosów do tego, by referendum było ważne.
W referendum, w którym wzięło udział 5670 osób, mieszkańcy Konstancina Jeziorny mieli odpowiedzieć na pytanie, czy są za tym, żeby miasto stołeczne Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego objęła ich gminę. Zagłosowały 172 osoby. Przeciw takiemu scenariuszowi głosowało 5447 osób. Głosów nieważnych było 51. Tym samym referendum stało się nieważne, bo uprawnionych do głosowania było 19 332 osoby, a frekwencja wyniosła 29,3%. By referendum było ważne, konieczna była przynajmniej 30% frekwencja. Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który przewidywał, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Przeciwko projektowi protestowali politycy opozycji. Pod koniec kwietnia poseł PiS Jacek Sasin poinformował o wycofaniu projektu dotyczącego metropolii warszawskiej. W związku z decyzją PiS kilka podwarszawskich gmin podjęły uchwały o odwołaniu referendów w sprawie metropolii warszawskiej. Konstancin Jeziorna była jedną z tych gmin, które nie zrezygnowały z referendum. Jutro w siedzibie Sądu Najwyższego odbędzie się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Będzie ono poświęcone informacji o działalności sądu w roku 2016. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego to doroczne spotkanie, podczas którego prezes pierwszego Sądu Najwyższego przedstawia sprawozdanie z działalności, dzieli się z przedstawicielami najwyższych władz i środowisk prawniczych uwagami o stanie prawa w Polsce. Zdaniem pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf poziom orzecznictwa, jak i ogólnej liczby rozpoznanych spraw należy ocenić pozytywnie. W minionym roku Sąd Najwyższy rozpoznał więcej spraw niż ich wpłynęło. Najwięcej rozpatrzono skarg kasacyjnych i kasacji w sprawach cywilnych i karnych. W 2016 roku do Sądu Najwyższego wpłynęło 61 spraw dotyczących przewinień dyscyplinarnych sędziów. 22 czerwca Trybunał Konstytucyjny z wniosku parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości zbada konstytucyjność regulaminu wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli w tym przypadku Małgorzaty Gersdorf. Zdaniem wnioskodawców konstytucję narusza fakt określenia zasad wyboru kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w regulaminie, podczas gdy zagadnienie to powinno być uregulowane w ustawie. Inna ich wątpliwość to brak uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego o przedstawieniu prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Profesor Małgorzata Gersdorf została wybrana na prezesa Sądu Najwyższego w kwietniu 2014 roku. W ostatnim czasie zasłynęła z ostrej krytyki działań rządu wobec sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego. Białorusini dyskryminują Polaków. Władze Grodna nie pozwoliły Związkowi Polaków na Białorusi na zorganizowanie akcji w obronie polskich szkół. Na Białorusi istnieją dwie polskie szkoły w Grodnie i Wałkołysku. Uczy się w nich obecnie około 870 uczniów. Placówki te powstały na początku lat 90., a ich budowę sfinansował polski rząd. Działają one w ramach białoruskiego systemu edukacji i podlegają białoruskim przepisom. Zgodnie z nowelizacją prawa białoruskie władze chcą przekształcenia szkół mniejszości narodowych w szkoły dwujęzyczne. Jak ostrzega Związek Polaków na Białorusi, w praktyce oznacza to, że część przedmiotów nie będzie już prowadzona po polsku, ale po rosyjsku. Ponadto dyrektor szkoły polskiej poinformowała, że utworzone zostaną dwie klasy pierwsze, które będą mogły przyjąć 48 dzieci. To oznacza, że część nie zostanie przyjęta i będzie zmuszona podjąć naukę w szkołach rosyjskojęzycznych. 2 czerwca w położonym z dala od ścisłego centrum Grodna Parku Kołowskim miała odbyć się demonstracja z udziałem około 1000 osób. Jednak w piątek władze Grodna odmówiły zgody na przeprowadzenie protestu. W Manchesterze aresztowano kolejne osoby w związku z zamachem terrorystycznym, który miał miejsce w ubiegły poniedziałek. Jak poinformowała policja, zatrzymano dwóch mężczyzn. Do tej pory w związku z zamachem policja zatrzymała 16 osób, z których dwie po przesłuchaniu zostały wypuszczone. Oprócz tego dwie osoby zatrzymano w Libii. Minister Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii oświadczyła, że poszukiwania osób podejrzanych w związku z atakiem trwają oraz że wspólnicy zamachowca mogą nadal przebywać na wolności. Służby w dalszym ciągu pracują na najwyższych obrotach, podkreśliła. W sobotę rząd ogłosił, że najwyższy piąty poziom zagrożenia terrorystycznego wprowadzony dzień po zamachu został obniżony do czwartego. Oznacza to, że kolejny atak terrorystyczny w Wielkiej Brytanii uważany jest za wysoce prawdopodobny.
Egipskie władze zablokowały stronę internetową Gazety Finansowej Al-Borsa. Od środy uniemożliwiony jest także dostęp do wielu innych portali internetowych. Władze zarzucają im publikowanie fałszywych wiadomości. Al-Borsa to znana gazeta ekonomiczna, unikająca sporów politycznych i w dużej mierze prezentująca poglądy środowisk biznesowych popierających władze. Jednak jak zauważa agencja Reutera, jej zablokowanie może sugerować, iż władze próbują przejąć kontrolę nad prywatnymi mediami. Firma Business News, właściciel Al-Borsy, oświadczyła, że zablokowano również portal siostrzanego wydawnictwa, anglojęzycznego Daily News Egypt. Źródła w egipskich służbach bezpieczeństwa podają, że w zeszłym tygodniu zawieszono dostęp do 21 witryn internetowych. Powodem są m.in. rzekome powiązania ze zdelegalizowanym Bractwem Muzułmańskim. Niedostępny jest także portal telewizji Al Jazeera nadającej z Kataru. Władze tego państwa są bowiem negatywnie nastawione wobec prezydenta Egiptu. Jak wynika z raportu Reporterów bez Granic, Egipt jest wśród 25 państw, gdzie prasa jest najbardziej atakowana. Korea Północna wystrzeliła rakietę krótkiego zasięgu. Według źródeł południowo-koreańskich pocisk został skierowany na wschód. Rakieta przeleciała około 450 km i spadła do morza. Informacje te potwierdziła także armia amerykańska. To kolejna prowokacja Korei Północnej. Jej działania ostro potępiają władze Japonii. Absolutnie nie możemy pozwolić na te prowokacje. Korea Północna po raz kolejny zignorowała ostrzeżenia społeczności międzynarodowej. Bardzo mocno protestujemy przeciwko jej działaniom. Wystrzelenie pocisku było pogwałceniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Stanowiło także zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi morskiej i komunikacji lotniczej w regionie. Nie możemy dopuścić do tych prowokacji przez Koreę Północną i protestować przeciwko Korei Północnej w najsilniejszych słowach. Japonia podkreśla, że jest gotowa na podjęcie konkretnych działań razem ze Stanami Zjednoczonymi wobec Korei Północnej. Zobowiązała się też do utrzymywania wysokiego poziomu czujności w celu ochrony swoich obywateli, którzy są zaniepokojeni atakami północnych sąsiadów. Myślę, że wystrzelenie rakiety przez Koreę Północną musi być straszne dla ludzi mieszkających w obszarze Morza Japońskiego. Są tam też statki. Ja mieszkam w Tokio, ale mimo to jestem przerażona. W moim mieszkaniu rozmieszczono instrukcję w przypadku uderzenia pocisku w Tokio. Wraz z dziećmi czytaliśmy, co mielibyśmy wówczas zrobić. Jestem naprawdę zaniepokojona. Ataki rakietowe Korei Północnej są ostatnio coraz częstsze. Zastanawiam się, co Korea Północna sobie myśli, po co to robi i nie mam pojęcia, co o tym wszystkim sądzić. Prezydent Korei Południowej zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O próbie rakietowej został poinformowany także prezydent USA Donald Trump. Z kolei władze północno-koreańskie zapowiadają budowę międzykontynentalnej rakiety balistycznej, która byłaby zdolna dosięgnąć terytorium USA i przenosić głowicę nuklearną. No teraz to już wszystko. Na kolejne informacje dnia zapraszam Państwa o godzinie 12, tuż po modlitwie Regina Celi. Do zobaczenia. Iwona Kowalska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. W północnych regionach zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na Podlasiu, Mazurach, Kujawach, na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej spodziewane są przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 19-21 na Wybrzeżu do 29 we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Powieje umiarkowany i słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie nieznacznie spadnie i wyniesie około 1014 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.